tata jest policjantem, więc przyszliśmy na pewno wspierać tatę. Podoba mu się ta praca. Czasami też musi wstawać rano szybko do pracy, ale no, wiemy, że się podoba, bo na pewno czasami mówi fajne rzeczy, jak jest w pracy w policyjnej. Też namawia mojego brata, żeby został policjantem. Jesteśmy ciekawi tego festynu, jak on będzie wyglądał. No, chcemy się też dobrze pobawić. Na przykład jest dmuchaniec, też taki fajny królik tam był na początku. Taki dmuchaniec. Taki. No i też są różne fajne inne rzeczy. Też jest koło fortuny, zauważyłam. Też mnie bardzo zaciekawiły takie warkoczyki, że będzie można sobie zrobić i ja chyba sobie zrobię warkoczyki. Robimy tutaj na przykład zabawy ruchowe i losujemy jakieś rzeczy, konkursy były jakieś. Dużo widzieliśmy ciekawych rzeczy, na przykład tamten samochód policyjny. Albo karetka. Jest bardzo fajnie. Mi się podoba. A widziałeś może uzbrojenie policyjne? Mundur jak wygląda? Tak, widziałem. I co, podoba ci się? Bardzo. A co ci się w nim najbardziej podoba? Te wszystkie ochraniacze. Myślałeś, żeby zostać kiedyś policjantem w przyszłości? Tak. I to dużo razy, jak byłem mały. Dużo razy, jak byłeś mały. A teraz też myślisz od czasu do czasu? Też myślę. Co takiego robią policjanci? Łapią złodziei, patrzą, czy ktoś za szybko nie jedzie, albo czy nie ma kogoś na czerwonym świetle. Bardzo cieszymy się, że możemy tutaj przyjść, że możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu. Dla dzieci to jest bardzo duża atrakcja, oni tam właśnie teraz uczestniczą w torze przeszkód przygotowanym przez panów policjantów, także naprawdę super. Myślę, że to bardzo dobry pomysł, ponieważ policjanci właśnie wychodzą do ludzi, pokazują im się z takiej bardziej ludzkiej strony, z tego, że tak naprawdę oni są po to, żeby pomagać obywatelom i żeby żyć z nami w zgodzie i w przyjaźni. I tak trochę odczarowują ten zawód. Tutaj akurat chcemy przedstawić, jak wygląda z tej innej perspektywy zawód policjanta. Tutaj akurat mamy manekin, w którym jest prezentowana sprzęt typu PZ, czyli służący nam do realizacji zabezpieczeń. W momencie, gdy są jakieś zgromadzenia, ewentualnie spotkanie piłki nożnej, to właśnie policjanci ubierają taki sprzęt, żeby byli lepiej chronieni przed agresywnymi przeciwnościami losu. Jest coraz bardziej udoskonalany. Jak zaczynałem służbę, były to po prostu tylko osłony rąk, nóg plus ta kamieniarka, a teraz już widzimy, dochodzi również osłony ramion, osłony ud, także te kaski ochronne są już coraz lepszej jakości, także wszystko idzie do przodu. Kiedyś mieliśmy tylko takie wielkie tarcze, tak jak tutaj widzimy obok, teraz już mamy ochronne, takie okrągłe, które są bardziej praktyczne i dają więcej możliwości, więc ten sprzęt idzie do przodu. Mam nadzieję, że zawsze będzie szedł do przodu, żeby nas jak najlepiej chronić. Jeśli chodzi o Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu, tutaj, tak jak widać, trzy nasze radiowozy, których używamy do codziennej służby, do patrolu zmotoryzowanego, są motocykle, jest również samochód tutaj osobowy, radiowóz Skoda Scala, jak i za nimi tutaj widać ambulans pogotowia w wypadku ruchu drogowego. Tutaj, że tak powiem, jest to bardziej kompleksowy radiowóz, ponieważ pozwala nam tutaj kompleksowo obsłużyć każde zdarzenie w ruchu drogowym, czyli wypadki, kolizje. Mamy tam kompleksowy sprzęt, dzięki czemu możemy obsłużyć takowe zdarzenia w każdych warunkach tak naprawdę. Jeśli chodzi o motocykle, oprócz zwykłej służby patrolowej, także często są wykorzystywane do zabezpieczeń różnych festynów, różnych pochodów, marszy. Jeśli chodzi o pozostałe te dwa radiowozy, one również są do tego wykorzystywane. Od godziny 12 na Placu Wolności w Opolu rozpoczęliśmy nasz piknik z okazji Święta Policji, bo dzisiaj świętujemy właśnie 105. rocznicę powstania Policji Państwowej. I z tej okazji policjanci z Komendy Miejskiej przygotowali właśnie dla mieszkańców Opola, okolic oraz wszystkich gości naszego miasta piknik. Na miejscu naprawdę dużo atrakcji, między innymi dmuchane zjeżdżalnie, konkursy z bardzo atrakcyjnymi nagrodami, popcorn, wata cukrowa, również nasze stoiska policyjne, gdzie każda osoba zainteresowana, czy też pracą w policji, czy też po prostu pracą policjantów, będzie mogła porozmawiać z policjantami i na różne pytania znaleźć odpowiedź. A tak jak mówię, co tak naprawdę pół godziny, co godzinę, liczne konkursy z nagrodami, więc zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców Opola.